Halo, hej, witam was w kolejnym odcinku Ludzi z Górniczej Doliny. Jednak być może nie będzie to jeszcze ostatni odcinek, bo postanowiłem sobie jeszcze tutaj zrobić parę fajnych, ciekawych rzeczy. Być może się uda. Przede wszystkim mamy w tym momencie runę, która niszczy po prostu wszystko, co żyje. I tak sobie pomyślałem, że mi Gothic tutaj skraszuje, Access Violation, ZW. No więc tak sobie pomyślałem, że może spróbujemy się udać na tego demona, który tutaj teoretycznie jest nieśmiertelny, no ale co może być lepszego niż fala śmierci Uriziela albo sam Uriziel? Wow. Także cóż, pod jakim to ja mam numerkiem? Piorun, śmierć ożywieńcą, pierścień śmierci, to będzie to. To może być niezła jazda. Ten demon teoretycznie, zaraz tutaj chyba, troszkę po ciemku idę, ale spokojnie, damy radę. Teoretycznie nie powinien nam zbyt dużo robić, jeżeli chodzi o obrażenia. Wow, tu jest naprawdę ciemno. Już się tak zastanawiam, czy by sobie może jednak nie zapalić jakiegoś światła, które gdzieś tam chyba mam. Telekineza? Nie mam, cholera jasna, no nie, niemożliwe. Jak to się mogło stać? Oprócz tego spróbujemy sobie zrobić zadanie z nocnym zabójcą. Tak do końca fest, że tak się wyrażę. Co ja szukam w ogóle? Run. Gdzie są runy? Tutaj. Z nocnym zabójcą, tak, bo tam niezłe jaja wyszły i kurczę, troszkę dziwne jest to zadanie, no ale... ale okej, okay. Gdzie jest światło? Uzdrowienie, ognista burza, deszcz, ognia, śmierć. Światło było żółte, ale to jest samo uzdrowienie. Jest, a mam pod ósemką, halo, czemu tego nie? W ogóle wciska. No jest teraz, wow. Wcześniej po kolei brałem i nie było. Okej, okay, mniejsza o to. Dodajmy sobie do tego ten pierścień. Zapis jest niedobry, jak się już ma światło, bo ono potem znika. Ale dobra, nie tędy wyszedłem. To jest na pewno nie to wyjście. Chodzi raczej o to. Też nawet chyba nie. Wytrych. Też nawet chyba nie do końca, cholera, dobra. Zaraz się tutaj odnajdziemy. Teraz mamy światło, więc dobra, tu jest początek. Jeszcze raz, tu jest początek, wchodzimy tutaj do góry na pewno. I teraz idziemy. Tutaj stał ten gość, tak? Nie, idziemy dalej chyba, okej. Być może faktycznie tu się jeszcze dalej szło. Tak jest. I tutaj on sobie chyba gdzieś stał. Mówię oczywiście o nikim innym jak o kosie. Tak, dobra. I teraz stąd możemy iść tu. Tam już widać te fajne światełka. Wystarczy tylko zejść na dół. Ciekawi mnie cholera, co to ten demon tutaj może przedstawiać sobą. Władca tych gór. No fajna sytuacja, ale... Witam. Chyba wystarczy. A, nawet mnie nie chce atakować za bardzo. Wow. Może teraz muszę z tobą pogadać. Koniec. Po prostu jesteś sobie władcą tych gór i tyle, tak? Jeszcze raz pierścień śmierci, uwaga. Niby tam dostaję, ale nie biorę mu zbyt dużo. No jest jeszcze szansa taka, żeby mógł go zaatakować gniewem i nosa, nie? Teraz może mam jakieś mikstury na siłę, cokolwiek. Mam esencję siły. Dwóch punktów mi zabraknie. Teraz by wystarczyło tylko Dragrod mieć, czy jakoś tak. Wątpię, że go w sumie... A mam. Okej. 90. Dzięki temu możemy założyć Gniewinosa. Który coś zrobi w ogóle mu. No. Dobra, nie za bardzo. Ewentualnie sobie Urizielem jeszcze spróbujemy to zrobić. Już wyszedł tak wysoko, że po prostu go... Nigdy go już nie trafię. Okej, okay, prawie. Cokolwiek. Chyba nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dobra, w takim razie zagadka z demonem nie zostaje tutaj rozwiązana ani trochę. Zamiast się... bo ja tutaj zapisywałem... Dobra, to backup sobie wczytam, bo to jest przed wejściem. Więc nie ma co tutaj w ogóle iść, a nie chcę, żeby mi się bagowało wyjście z kopalni. Także zagadka dalej nie rozwiązana. Być może naładowanym Urizielem by trzeba było go zabić, nie? No ale ja jestem magiem, przerobiłem sobie na runę. Logiczne, to runa też go powinna po prostu ewentualnie zabijać. No a tak to tutaj nic nie ma. Dobra, więc kontynuujmy sobie w takim razie ten wątek nocnego zabójcy. My co prawda go zauważyliśmy już w tej zatopionej wieży. Okej, okay. Mieliśmy go zauważyć tam, wszystko jest w porządku. Teraz, jak się okazuje, zobaczmy, czy runa teleportacji do bractwa zadziała. Zawsze za daleko gdzieś sobie tutaj z tym idę. Teleportacja do bractwa to jest oczywiście to.
I w Bractwie teraz zauważyliśmy tego zabójcę, więc w Bractwie moglibyśmy to komuś powiedzieć, jak się okazuje. Ja tu mam otwartą obok solucję, więc spróbujmy te punkty zrobić po kolei. Ja szukałem specjalnego miecza na live'ach i mówiłem o tym właśnie w odcinku tak samo. Jednakże ciężko go było znaleźć i być może jest to spowodowane tym, że nie było to robione do końca po kolei. Czyli jeżeli już mamy teraz, zauważyliśmy tego zabójcę w 5 rozdziale, no to przekażmy te informacje komu? Komuś tutaj, kto cokolwiek też jakąś styczność ma z tym zabójcą, nie? On też teoretycznie to jest jakoś tak zrobione, nawet wpis w dzienniku, że chyba jeżeli on nas zauważył, ten nocny zabójca, to on teraz będzie nas polował, więc tego kolesia tutaj, Urkas czy coś takiego, też zauważył. Jezu, on jest pijany całkowicie. O! Nocny zabójca napadł na mnie w zatopionej wieży w podziemiach orków. Ale jak widzisz, żyje. Poszczęściło ci się, ale mimo wszystko on dopadnie ciebie. Zabije ciebie i przyjdzie po mnie. Mam nadzieję, że będę pijany w tym czasie. Nie będzie tak strasznie. Słyszałeś o górskim obozie? Słyszałem, jak mogłem nie słyszeć. Całe bagno o nim mówią. Masz ochotę przyłączyć się? Nikt w całej kolonii nie zmusi mnie wstawić choćby czubka nosa z mojej chaty. Nocny zabójca widział mnie i ciebie zapewne też. Do tej pory po nocach się zrywam, kiedy we śnie widzę błysk jego miecza. Więc nie. Okej, więc gość jest tutaj kompletnie pijany. Jakiś mieliśmy wpis w dzienniku, wybawca. Serafin. Dobra. To by było po prostu tutaj, nie, nocne polowanie, to jest Kurt. To nie, wypędzony szaman orków, to jest cały czas o tym. Górski obóz, pamiętaj o śmierci chyba. Zostałem zaatakowany, ale wydostałem się stamtąd, że Urkas mówi, że poszczęściło się tak czy inaczej. Tę rundę mam już za sobą. I tutaj kompletnie dalej nic nie wiemy, co moglibyśmy robić. Jednakże mamy tam jakieś notatki, ja sobie tutaj na moment przeczytam. Dobra, którzy przychodzą na lekcję Kadara. To jest ciekawe, bo trzeba by iść tutaj w takim razie do Kadara. Do Kadara, czyli tak naprawdę, żebym nie skłamał, tam. Tutaj był Bal Kadar, ale go nie ma już, ale to nieważne tak naprawdę. Bo bardziej chodzi o nowicjuszy, którzy właśnie są bezimienni, a z którymi jednak trzeba porozmawiać i dlatego to jest głupie. Czy masz księgi Moniusa? Tak, dlaczego pytasz? Możesz mi je dać? Dlaczego mam ci je dać? Moniusa już nie ma, te księgi są mi potrzebne. Monius nie żyje? Jak to się stało? Zabił go nocny zabójca. Żartujesz sobie, tak? Nie ma żadnego zabójcy, ani nocnego, ani dziennego. Monius był dobrym kompanem, szkoda go. Bierz księgi, jeśli chcesz, nie są mi potrzebne. Takich bzdur i tak nikomu nie sprzedam. Dobra, mamy te księgi. Tu jeszcze jest drugi, ale chyba już z nim nie musimy rozmawiać. No i tak, kto by się skapnął, że trzeba ze zwykłym nowicjuszem pogadać tak naprawdę. Fajnie, jakby miał imię i właśnie dlatego był potrzebny. No ale cóż, to niestety. Te księgi, dostaliśmy księgi rzeczywiście. Tylko teraz tak, astronomia to raczej nie jest. Dar od bogów też. Słowo Pana. To są zaginione księgi magów ognia. Zaraz sobie to słowa Beliara, traktat. To jest to, jedna z ksiąg Moniusa. Nocny myśliwy, jeszcze jeden demon Beliara pojawiający się. Znany w pewnych częściach Nordmaru. Warbrażnicy gniewem gór. Okej, okay, czarnej rudy. Dobra, rzadka istota. Mity wybrzeża. Okej, okay, jeszcze jedna książka. Tu mamy wpis. Mit o nocnym zabójcy. Dobra, za bardzo. No. Tak na szybko sobie to tylko przeczytam. Niegdyś ta istota była człowiekiem. Według legendy prześladuje po nocach tych. Słynny dworzanin Malet, zanim popadł w niełaskę i został zesłany do kopalni Korini, stwierdził jednak, że unikał śmierci od miecza nocnego 6 razy. Okej, okay, no to nieźle, nieźle. Notatka Moniusa znaleziona przy jego ciele to nie. Uciekinierzy ze świata zmarłych. Tu jeszcze takie coś, ale to chyba czarny człowiek będzie go prześladował przez całe życie. Jest zażarły, nie cofnie się przed niczym, byle... Zwyczajna broń jest tylko światło i nosa, które każdego ranka rozpala. Także to wydawało się, że właśnie kulą ognia, ale wcale nie. Niestety przepisy... Przekaz energii. Zaklęcie, które pozwala naładować... Aha, właśnie. Ale mógłbym to przekrzytać? Nie mogę. Okej, okay, nieważne. Pognieciona notatka, dziennik, tak jeszcze patrzę. Mieliśmy w każdym razie wpis w dzienniku. Może księgi moje same pomogą? W jednej z ksiąg moje znalazłem notatkę. Okej, okay, to jeszcze tą notatkę teraz by pasowało przeczytać. To nie Serdik powiedział, że była w ręce Kadala.
Rysunek. To jest jego rysunek. Znaleziony w księdze Moniusa. To. Wszystko się zgadza. Przyszedł tutaj z amuletem. Teraz nie może się wydostać. Aha. Czy czarna ruda, którą Pony znalazł w Nordmarze, stała się przyczyną jego nieszczęścia? Ale zniknął 7 lat temu, nawet w nowym obozie. Mało kto go pamięta. Gdzie są teraz jego rzeczy, gdybym... Okej. W każdym razie coś o nowym obozie tutaj jest i też mamy tutaj właśnie w solucji napisane. Dobrze, pewnych rzeczy. Dobra. No i właśnie. I teraz nagle takim dziwnym, niedziwnym trafem, ale musimy udać się do nowego obozu, gdzie sobie porozmawiamy. Czemu kula ognia? O kurczę, tylko że to jest teleport do magów wody, którzy mnie nienawidzą. I tam... Nawet jest okej. Okay. Dziwne, troszeczkę. Powinni mnie raczej bić, bo już nie macie kopca rudy. Musimy sobie tutaj porozmawiać z Mortem. Mort, jak wiemy, przesiaduje w różnych miejscach chyba. Ale najczęściej go tutaj spotykałem gdzieś w okolicy karczmy. Jak się tutaj chłopaczyna kąpał gdzieś. Albo może w karczmie. Z Mortem mogliśmy faktycznie rozmawiać o różnych rzeczach, o księgach i tak dalej, no ale jakoś to tak tutaj przeszło. Jest Mort, dobrze, bardzo dobrze, że jesteś. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ mogło być różnie i mogłoby cię nie być. A jednak jesteś, królego. Witaj! Dobra. Możesz mi zaproponować coś specjalnego? O, i można teraz zapytać o Maleta, nie? Dużo podróżujesz po kolonii, prawda? Może znalazłeś ciało albo coś z rzeczy osobistych człowieka o imieniu Malet. Malet. Trupów oczywiście znalazłem sporo, rozszarpane przez zwierzęta albo ze skręconym karkiem. Może znalazłem i Maleta, nie wiem, szkielety wszystkie są jednakowe. Szukasz czegoś konkretnego? Tak, wszelakich artefaktów lub dokumentów, które mogłyby należeć do niego. Wszystko, co związane jest z ochroną przed siłami zła. Przed siłami zła, mówisz? Nie wiem, czy to ci pomoże, ale posłuchaj. Kilka lat temu znalazłem na ziemi orków dziwny miecz. Nie wiem, ile on tam przeleżał, może rok, może dwa, może i więcej. Miecz cały pokryty był kurzem i sadzą, ale myślę, ale jakież było moje zdziwienie, gdy go wyczyściłem. Nie było na nim najmniejszego śladu rdzy. Półtora ręczny, świetnie wyważony i grawerowany. Coś tam o świętym ogniu i nosa, czy coś takiego. I jeszcze z literą M na rękojeści. Rozumiesz, do czego zmierzam? Chyba nie był to miecz Maleta. Nie mógłby przynieść go do kolonii. Kto wie, być może miecz trafił tutaj znacznie później niż sam Malet. No i gdzie ten miecz teraz jest? Ja, ma się rozumieć, założyłem, że miecz jest zaczarowany, a ponieważ mnie od magii mdli, to sprzedałeś go. Sprzedałeś magom? Ma się rozumieć. Krąg wody zresztą nie wykazał mi szczególnego zainteresowania, to sprzedałem go w starym obozie. I to za dość dużą sumę. Ale wszyscy magowie ognia nie żyją, albo tak? Myślę, że wiem, z kim się skontaktować. Dzięki za pomoc. Cieszę się, że mogłem pomóc. Dobrze, i teraz prawdopodobnie... A to swoją drogą, nie myślałeś, żeby do górskiego obozu... Teraz jest... Być może teraz jest najpewniejszy na to czas. Już dawno chciałem obejrzeć ruiny starej twierdzy. Więc jesteś zainteresowany? Ma się rozumieć. Zobaczymy się w górze. Dobrze, no to mamy kolejną osobę. Bardzo fajnie. I teraz wiecie co? Jako, że nie mamy za bardzo... Okej, mamy teleportację do starego obozu, ale... Nie bardzo chce mi się w nią bawić, bo boję się, że po prostu się skraszuję. Mam dość już tych wszystkich, kurczę, montaży związanych z synchronizacją i tak dalej. Już i tak jedną zafundowała mi opuszczona kopalnia. Więc się tutaj przeteleportujmy taką metodą. Będzie to nawet dość szybkie i tak. No i teraz tak, jedyny mag ognia, który przeżył, to oczywiście Milten, którego tutaj teraz nie ma. No tak. Tutaj ktoś jest tak swoją drogą, ale oni chyba chcą mnie bić teraz, czy nie? A, to jest Ralf. Zapomnijmy. A, myśmy się tam gdzieś bili. Jak sytuacja? Bywało lepiej. Strażnicy w starym obozie łapią wszystkich po kolei, ciągną do Gomeza na rozmowę. Pewnego razu zajrzeli do mnie wieczorem. Zdaje się, że mój związek z magami ognia znów wyszedł mi bokiem. No cóż, gnić w podziemiach zamku jak dla mnie to żadna przyjemność. Podjąłem walkę, ale siły były nierówne. Gdyby nie Mauser, ze mną mogłoby być krucho. Chwała Inosowi, udało mi się cało wydostać z obozu. Znów ci się poszczęściło. No tak, złamany miecz, niewielka cena za wolność. Mogę ci jakoś pomóc z bronią? No, jeśli będziesz mógł znaleźć kowala. Kowala? Chcesz przekuć miecz? Nie prościej kupić nowy? Widzisz, ten miecz dużo dla mnie znaczy. Ponadto nie mam na tyle rudy, aby zapłacić za nowy miecz.
Dlaczego ten miecz jest tak ważny dla ciebie? No cóż, nie ma takiej wartości w złocie, ale jest cenna pamiątka. Pamiątka o tych czasach, kiedy jeszcze giąłem plecy w starej kopalni. A jego poprzedni właściciel z uśmiechem obserwował, jak kopacze biją się z powodu dużego samorodka, widząc, że mimo wszystko i tak im nie przypadnie w udziale. Niezbyt to radosne wspomnienie. Odtąd dużo się zmieniło. I zmianę sytuacji, którą miałem od niedawna, zawdzięczam właśnie temu mieczowi. Dobra, gdzie mogę odpowiedniego kowala znaleźć? Jak sam wiesz, starobus jest dla nas zamknięty. Możliwe, że odpowiedniego człowieka trzeba będzie poszukać wśród najemników. Możesz też spróbować szczęścia na bagnach. Dobrze, daj mi swój miecz. Trzymaj, złamał się przy rękojeści. Słyszałeś już o górskim obozie? Tak, była taka kwestia, ale ze złamanym mieczem chyba nie będę przydatny. No i ręka wciąż daje. Okej, czyli musimy mu znaleźć miecz i być może wtedy on się tam uda do tego... Czym ty ćwiczysz teraz? Do tego obozu. Dziwna sytuacja, bo nie ma Miltena i to jest minimalnie głupie, bo jednak fajnie by było... go tu z nim tutaj porozmawiać. Ja nie wiem, czy to jest jakiś błąd znowu, czy mam go teraz gdzieś szukać. Tak trochę beznadziejnie. Beznadziejna sytuacja troszeczkę. O, dostał ładnie. Pięknie. I się zastanawiam, czy go po prostu nie przyzwać, z nim nie porozmawiać, bo on tutaj powinien stać przecież. Czemu by miał nagle zniknąć? Jeżeli miałoby tak być, dlatego że zagadałem o tym i teraz, no to wiem, gdzie jest Milten, ale że zadanie idzie dalej, to specjalnie mi Miltena stanął, że musiał, nie wiem, gdzieś latać. No nie wiem, powinien tu stać, ostrzegać dalej tych wszystkich ludzi. Zróbmy sobie save'a na dwójce i spróbujmy go przyzwać, zwyczajnie. Insert PC Mage. Witaj. Dobrze. I teraz jest. Milton, pamiętasz miecz tropiciela Morta? Miecz Morta? Przypominam sobie. Tak, była w nim szczególna magia. Co to za magia? Magia ognia. Kolisto rozpoznał robotę magów z nadmorskiego klasztoru. Na tym mieczu był napis o miejscu, gdzie Inos stąpił na ziemię. Według legendy to zdarzyło się właśnie tam, na dalekiej północy. A jeszcze tam na tym mieczu było jakieś zaklęcie nałożone przez kogoś później, już po zrobieniu go. Udało nam się usunąć zaklęcie z miecza, ale nie znaleźliśmy dla niego zastosowania. I tak nie wiemy, w jakim celu miecz został zaklęty. Dlaczego o niego pytasz, mój przyjacielu? Ten miecz jest mi potrzebny, gdzie jest teraz? Kurzy się w naszym kufrze. Ale świątynię na pewno rozgrabili. Myślę, że teraz ma go jeden ze strażników. Po co ci ten miecz? Myślę, że z jego pomocą można pokonać nocnego zabójcę. Kogo? Zapomnij. Dzięki, Milton. Okej. I teraz dopiero dostaliśmy tą informację o tym, że gdzieś tutaj ten strażnik mógłby być. Być może właśnie to było takie zabezpieczenie, że trzeba tutaj dojść najpierw w ten sposób. Aha. Tu jest teraz Milton, tak? Dobra, mniejsza o to. Strażnik to jest jakiś tam miecz sędziego. Teoretycznie w komnatach... Ktoś gada jeszcze. Gdzieś. W komnatach strażników to powinno być. Które... Co ty robisz? W komnatach strażników, czyli chyba tutaj. Oni tutaj sobie śpią, sobie tutaj odpoczywają, jedzą, piją, lulki palą i te sprawy. Tylko teraz, no nie wiem, czy to znajdę jakoś łatwo. Tu go nie ma, tu jest, są jakieś kufry, ale to w kufrze ma nie być tak czy siak. Tu się wychodzi dalej, tam chyba nie. Tu jest bulit, bo też wcześniej jak dostawałem taką informację, to ten koleś miał być gdzieś przy bulicie. Zobaczmy jeszcze wpisy w dzienniku. Złamany miecz, pamiętaj o śmierci. Ale Milton powiedział, że już leżał w kufrze, ale to mało prawdopodobne, że nadal tam jest. Dobrze. Wydaje mi się, że Milton, ten, który przyzwałem, to on sobie oczywiście zniknie, ale ten, który powinien być przy bramie, teraz jest tutaj, bo tak. Jest stąd, może stąd by mi pomógł przekuć ten miecz. Nie, nie może. To prawdopodobnie chodzi o Dariona, bo jak wiemy, w nowym obozie za bardzo kowala nie ma. Tu sobie jeszcze leży skip, ale to miał być jakiś... Wow, 1000 bryłek, jakieś wytrychy. To miał być podobno jakiś bezimienny strażnik, taki po prostu strażnik i tyle. Taki jak ten na przykład, tylko że ten przy sobie akurat miecza nie miał. Milton tutaj siedzi. Tu rzeczywiście, no... Są chyba jakieś skrzynie w tym drugim pomieszczeniu. Ale cholera, no jest tutaj na przykład jedna. Co? Aha, myślałem, że nie mam. Prawo, lewo, lewo, prawo. Ej, łóżko. No. Jeszcze raz. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo.
Ale trudne. Trzy razy w prawo na końcu. Prawdziwa moc. To tak po przeczytaniu fajnie by było mieć na przykład jakieś bonusy ewentualnie, ale... Niekoniecznie. Nie wiem, tak to znajduję, może jakaś notatka będzie, cokolwiek. Może cokolwiek, co jeszcze mnie może... naprowadzić. Okej, dwa razy w prawo, cztery razy w lewo teraz. W prawo jeszcze potem, dobra. Wszechpotężna sztuka, arkanum żywiołów. To są księgi, które oczywiście chyba da się jakoś drożej sprzedawać, ale no... Lewo, lewo. Cztery razy w prawo pewnie? Nie. Trzy razy w prawo. Cholera, ciężkie te kombinacje. Trzy razy w prawo. Raz w lewo, znowu w prawo. Może w prawo? Dobra. I tutaj jest dar od bogów, tajniki magii, trochę bryłek. O, zawsze to tam coś do many. I okej, okay. No i teraz w zasadzie faktycznie przydałby się ten strażnik, no ale... Problem polega na tym, że niestety ciężko będzie. Tu są jeszcze komnaty magnatów tak naprawdę. Ty masz jakiś tam miecz przy sobie, ale to jest miecz sędziego. Te tutaj u góry, nie? Tutaj rzeczywiście są stołki i ludzie mogą siedzieć. Uważać na to, co mówisz przy... Ktoś tu nawet coś gada, nie? Halo, witam, nie ma nikogo. Łowy i zwierzyna. To się chyba nigdy nie skończy. Nie, raczej to tak nie ma być. Mnie ciekawi jedna rzecz, dlaczego... Zawsze. Tu jest spoko, tam dalej jest magazyn. Czekaj. Dlaczego tutaj... nie ma Velai? Druga sprawa, co to są za jakieś takie z ziemi wystające rzeczy dziwne? Są ej, w kufrach Gomeza były jakieś mikstury przecież chyba. To sobie mogę pootwierać. Na pewno, myślisz, dokładnie. Eliksir siły w ogóle plus 8 do siły. Czekaj, zarąbiście. Się w nic nie... tu są jeszcze jakieś medaliony czy coś takiego. W tej historii musi być o, jednak ziarno wow. Prawdy. Pięć trola tu jest i mieściwa sal? To tak było? Pięć trola się znajduje w świątyni śniącego, z tego co wiem, ale no, no dobra. Niech im tam będzie, może być jak dla mnie. No i tu mamy ostatnie drzwi, no nie wiem. Kurczę, próbuję to znaleźć, chcę... tutaj ogarnąć to. To jest magiczna ruda. Ale sami widzicie, że średnio mi to wychodzi. No, halo. Tu się robi takiego susa po prostu z okna. O, coś takiego. Nawet przeżyłem. No i co, z Miltenem nie mogę pogadać, strażników dalej nie ma nigdzie. Fajnie by było mieć kod na ten miecz, bo jednak się on przyda. Zhandluj mi go. Kula ognia. Dobra. To nie wiem, no nie mam za bardzo znowu pomysłu, nie? Myślałem, że może to się teraz uda, jeżeli to zadanie poprowadzę tak, jak powinno być. No nie jest tak łatwo się domyślić tego tak naprawdę. Ale no okej. Jest to jakoś zrobione. Można by było po prostu zrobić inaczej, ale jakimś tam podsumowaniem się zajmiemy oczywiście później. No tutaj jest jeszcze pełno tych komnat strażników, ale są skrzynie. Nie ma krzeseł przede wszystkim, on miał siedzieć na krześle. Bo tu jest... jest w solucji, że tam teleportujemy się właśnie do starego obozu i w jednej z komnat strażników będzie sobie ten strażnik siedział. Samotny strażnik, nie wiem, może nawet tak się miał nazywać. I ten miecz będzie przy sobie miał. Jednakże, jak widzicie, ciężko to, ciężko. Nie ma przede wszystkim krzeseł. Czyli tak, tam byłem, tam byłem. Tam nie ma nic. Tutaj jest świątynia magów. I co? I tyle. I w zasadzie chyba już wszystko. Dobrze, no to nie wiem. Jeszcze w takim razie, tak czy siak... O, halo, tutaj ktoś jest? Nie, dobra, wydawało mi się. Jeszcze w takim razie i tak zrobimy chyba jeden odcinek, bo teraz na pewno nie zdążę dojść tam do końca. I wtedy ja sobie może ten miecz jakoś kodem przyzwę i będziemy działać dalej. Także tymczasem... Zaraz, nie wiem, czy na, nie mam Marwina gdzieś włączonego. Na wszelki upadek tak zrobię i zapiszę. Nie wiem, czy czasem... Co ja miałem mówić? Cholera, tak mi to wybiło chwilę z rytmu. Przede wszystkim jeszcze mogę... O, jeszcze esencja kolejna siły. Kurde, siły już mamy ponad 100 chyba. Nie, 96. Co? Aha, bo wczytywałem i nie wziąłem sobie tam... Nie, coś nie pasuje. 90 mieliśmy przez jakiś... Aha, bo jeszcze zjadłem te... przed save'em. Tak, 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 tak. Wszystko się zgadza. Dragroty jeszcze można zjeść. Tak się coś nie zgadza. 3 plus 2. Dobra, teraz mamy 100. Rzeczywiście.
Dobrze, moi drodzy, wiecie co, skończymy sobie chyba ten odcinek, ja sobie ogarnę ten kod prawdopodobnie, albo nie wiem, jeszcze coś tutaj będę szukał, ale nie chcę was też tak zanudzać tym. Będziemy musieli jeszcze na pewno iść do Kowala. O, to w sumie do Kowala sobie jeszcze polećmy. Albo niech tak, niech wyznacznikiem tego, czy kończę odcinek, będzie to, czy w tym momencie nam się skraszuje gotik. Po prostu. Siu. Dobra, nie skraszował się, czyli do Kowala jeszcze idziemy. No, nie wiem, taki mam plan, bo Darion jeszcze tutaj żyje, jest. No chyba, że teraz nam zniknął albo coś. Ty na przykład, no i kim ty jesteś? Dalej nie było jakiegoś z tobą zadania. I właśnie, takie imię można by było wykorzystać na tego nowicjusza. Że teraz można właśnie pogadać z tamtym nowicjuszem i on by nam coś tam ciekawego powiedział. Oczywiście źle poszedłem, bo to powinno być tu w lewo. Tu był Korkalom i tutaj będzie... Darion, dobrze, tędy idę. No, już mniej więcej pod koniec serii tutaj ogarniam mniej więcej jak się gdzie chodzi, więc chyba to już jest dobre. No i co, ty mi przekujesz ten mieczek elegancko? Czy tak nie za bardzo? O, słuchaj, mógłbyś rzucić okiem na ten miecz? Mam mało czasu, no ale pokaż. Prawdziwe arcydzieło. Chcesz, bym go przekuł? Tak, za ile? No cóż, zobaczmy. Masz stalowe pręty? Nie. A kawałek sarki? Aha, trzeba by mieć składniki jakieś. Patrzę jeszcze w przepis. 50 brułek za stal, jeszcze 20 za siarkę. I jeszcze 30 za wykonanie przeze mnie pracy. Jasne, proszę. Chcę przekuć. 50 brułek za... No to... No 100 brułek, okej, okay, trzymaj. Świetnie, daj mi ten miecz. Okej, okay, idzie mniej więcej... Robić to tak jak Stone. No i dobra. Czyli w następnym odcinku bierzemy sobie ten miecz, oddajemy tam, dajemy. Właśnie w sumie odwiedziłbym jeszcze Górską Fortecę, bo ten następny odcinek musiałby być bardzo krótki, jeżeli mielibyśmy tylko już dojść tam do końca. Więc coś tam jeszcze się porobi. A chociaż na 40 fajnie by było skończyć, nie? Ale jest znak nowy. Co to mogę sobie kupić? Chyba nic. Nic takiego za bardzo. Polski młot. Co? Młot orków tak samo. No nie wiem, dobra. Mogą być coraz lepsze bronie, czy w drugą? Nie, to w drugą stronę. Mściwa stal jest tutaj. Wściekła stal. Ciężki dwuręczniak. Bardzo ładny. No i co? I w sumie tyle. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego, już ostatniego prawdopodobnie. No i trzymajcie się i cześć. Pa, pa.